Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, dzisiaj kontynuujemy nasze zmagania w tych oto wszystkich ciężkich lokacjach i tak dalej. No i cóż, jak widać pomału zbliżamy się ku końcowi chyba tych wszystkich rzeczy. Bo mam do wyboru złego licza, którego akurat mogę wam powiedzieć szczerze, pamiętam z moich prywatnych przygód na zwykłej wersji gildii. Nie pamiętam, że istniał. Nie pamiętam do końca, co będzie się działo. Albo możemy zakończyć i kontynuować wszystkie te nasze We All Scream for Ice Cream, gdzie wszyscy krzyczymy dla lodów. I powiem wam szczerze, dzisiaj naszym lodowym mnichem po raz już, mam nadzieję, ostatni na jakiś czas, bo chciałbym zmienić też postacie, ruszymy zakończyć tę przygodę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Marni ludzie! Zakończymy to wszystkie lodowe szaleństwo. Uwolnimy świat od lodu. Nie wiem, coś jakiego tam mówił. Waryt, jakiś idiot, to dobra. Nasz cel to pokonać go. Zaatakuję za 12 tur, a tutaj co to w ogóle jest? Za dwie tury jakiegoś pająka wezwie? Okej, dobra. Mniejsza z tym. A jeśli już mam to robić, to szybko. Tak. Rozkładamy, walczymy, zdobywam przedmieciki i szarża! Zacznę od tego, w takim wypadku chybaż oczywiście ze dwa wspaniałe obrażenia, jak już mamy naszą piękną drogę gałki, czyli zdolność mnicha, która powoduje, że dopóki nie mamy w łapach niczego, co wszystkie nasze ataki fizyczne są podwójne. I na końcu Finer, no cóż, odpowiedzią na Finer jest gałka, rzecz jasna. W ten sposób trzema gałkami, czy w sumie dwoma gałkami i baszem, chyba prędzej, pokonaliśmy jaka. I dobra, teraz wybór przedmiotów. Dwa bardzo fajne, tylko z pewną wadą. Zabierają nam drogę gałki. Oraz kapelusik, który daje więcej karty i jakieś tam inne rzeczy. Kiedy zakończymy lody, będziemy mogli... Będziemy wolni od tych głupich bólów głowy. Będziemy się tej abominacji... Tęgo moich lobów, czy nie wiem, główek, coś tego typu? Okej. Czymkolwiek jest ten mózgop, tak? Musimy to zobaczyć. A teraz tak, Finern, to basz. Rzecz jasna. Tylko patrzę, jak dużo efektów. Boulder, no... Gałka. I dobra. A na zakończenie on chce nas ugryźć, to my zrobimy... Fireblasta. I dziękuję bardzo, zwycięstwo po raz kolejny. Dobra, teraz do wyboru mamy Growth i Swift. Swift super, lubię Swifty. W szczególności teraz, kiedy mamy moc gałki. Tutaj tylko Growth, a tutaj 2 Fire, 1 Stupidity. Wezmę Swift, bo to jest też Growth, więc zawsze jakieś delikatne leczonko, jeśli trzeba będzie. I dobra, Ptako Mózg nas zaatakował, więc na dzień dobry masz tutaj z dwóch gałek. I teraz tak. Mocne to dziadostwo. W takim wypadku zablokujemy jedno, dwa dostaniemy niestety, ale dwa też zadamy. Wybierz kartę. Dobra, to nam zamiesza w ekranie, ale czy to jest problem? Powiedziałbym, że nie, więc rekindle, żeby odzyskać punkt życia. I okej. I dostaliśmy shifta, czyli coś nam pozwoli wygrać. Akurat idealnie. CA, jest dobrze. To jest tak, szata maga, dająca jeden do takich efektów, ale stracimy te dwa. Albo coś takiego, to nam da więcej stupidity, więcej życia. Nie. Dawno już wyewoluowaliśmy ponad potrzeby tych dupków. Coś tam dali, bo nie zdążyłem doczytać. Dobra, kolejny mózg, to oczywiście, że tak, to tak, to tak. I walczymy z tym mózgiem. Jego akurat jeszcze chyba znam, dobra. Basz. Teraz jeszcze taka jedna rzecz. Może przyspieszymy delikatnie animację. Okej, tutaj mamy headbata, to ja dam... gałkę. Tak, razy 3 jest trochę przyjemniej. I to nam zamieszam w głowie, ale nie jest to problem. W szczególności, że rzucamy shifta i... GG easy po prostu. Dobra, czapka. Dwa armora. I tracimy tam tu bonus do kart. Ale ta, dobra, weźmiemy.
Mogę czuć... Czuję lody stąd! To jest okropne, coś takiego tam chyba mówił, bo znowu... Będą czterem, nie zdążyłem doczytać. Dobra. Mózgopająk? Mózgopająków innych takich dziadostw. Dobra. A, już mam Maxa, dobra. To jeśli mam Maxa, to tylko postawię jednego trzeciopoziomowego. Chwila, to jest trzeciopoziomowe, dobra. To nie było tematu. W okazji dostaję więcej obrażeń od naszych ataków, co jest przyjemne, muszę przyznać. Jak widzieć, że wszystko, co biło za 2, nagle za 3. Kurczę, zbliżamy się chyba do naszej śmierci, więc dobra. Counter. I spróbujemy już w ten po prostu wykończyć. A, za bardzo zapomniałem o tamtym. Akurat na styk. Regrow 2, więcej leczenia. Powiem wam szczerze, nie wiem. Tutaj dostaniemy to samo, jeszcze crash. Dobra, to bierzemy to oczywiście. Zostaw te mózgi w spokoju! Wydaje mi się, że już nie musimy aż tak iść za tym, ale na wszelki wypadek jeszcze te pająko mózgi poustawiam. Może dostaniemy coś lepszego na ciałko. I tak, zaczynają od uderzenia za 2, to my uderzymy za 3. Blokując 1, oczywiście. Mózgopierd, oczywiście, dobra. To rekindle, żeby odzyskać to, co on nam zabrał, jeszcze go zranić. O, tak do mnie podchodzisz, dobra, w takim wypadku, no, gałka. Innej opcji nie ma. Jakość, dobra, no to shift. I zwycięstwo przez sam zdane obrażenia. Dobra, co my tu mamy? Arcane 2, nie. Arcane 1, Holy 2, nie. Skip. I jeszcze Beard Brain. Zaczniemy od Rekindle, bo czemu by nie? Okej, okay, pick a card. Nie jest to żaden problem, bo pamiętam, co moje karty robią, więc... Dodajmy więcej obrażeń. Restore. Dobra. There is no scoop. Wrzucimy Repella. I zakończymy wszystko slamem, chyba. Nie, dobra, jedno obrażenie jeszcze, ale to nie problem. Wykończymy skupem, czyli gałką. Ej. Dobra, tutaj dostajemy coś dobrego, nie. Tutaj nie dostajemy nic dobrego, skip. I za 6 tur to coś zaatakuje w ogóle. Czy to ma efektów? To ma chyba jeden poziom wszystkich efektów, tylko Marts 4. Nie będę już niczego dostawił, ani nic, musimy jak najszybciej tam się dostać, więc no. Headbutt, counter. Termy otrzymujemy 1, wspaniale. Headbutt znowu. Skup. On otrzymuje 3, my otrzymujemy 2. Mindwipe. Nie przejmujmy się, po prostu go wykończmy. Tak, chociaż te animacje są super dobre na, powiedzmy, na nagranie tutaj teraz, to osobiście razy 3 raczej zdałem trochę za szybkie, bo trochę animacje się gubią w tej prędkości. Oczywiście zostawię to prawdopodobnie na potrzeby nagrania, żeby to wszystko trochę szybciej szło, ale ja tylko po prostu wspominam o moich osobistych przemyśleniach i preferencjach. Dobra, czy coś dobrego? Nie, nic, więc skip. Trzy walki w jedną turę, no co jakiś sukces. Shift, bo nie ma niczego lepszego. Teraz niby nie wiem co i jak, ale there is no scoop. Zablokujmy wszystko, akurat idealnie. Wyrzucimy Repella. Zarzucimy Basha. I teraz Brain Fart, to my zrobimy Rekindle, żeby odzyskać stres na życie, co i tak nie ma sensu. I wygraliśmy. Ponownie nic, więc skip. Nawet nie ma co czekać, po prostu idziemy. Kart to nieistotne, po prostu lam. Potężne uderzenie za 3 w naszym wykonaniu. Up. Bo jak mówiłem, nie ma co się przejmować jakimiś szczegółami teraz. Restore to Insight. Chociaż nie, on odzyska 2, czyli tego nie dobije. Dobra. I to dostanie 2 gałki. No i gałki lodów właśnie pokonały mózg. Okej, okay, a tutaj co mamy? Arcane i Fire. Straciłem tamte rzeczy, nie. Nie. Dobra. Starczy tego, po prostu idziemy już wykończyć to coś i... Miejmy nadzieję, że nie zginiemy. Powalczę tutaj, jak zapewne niektórzy z was mogą pamiętać o niezdobycie cmentarza i dobra. Lunch. Rage 1. 2 obrażenia nieblokowalne. Okej. Okay. Spiderbite. 2 obrażenia. Po prostu. A, niech będzie basz. Dobra.
Pika kart. Jedno obrażenie, zamieszanie. Counter. I teraz piękna sprawa, shift. Zwycięstwo. Nie! Czuję chłodny, po prostu mroźny chłód grobu. I... It is to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? Okej, dobra, zaliczyliśmy to wszystko, super. Dostaliśmy przenośną lodówkę, jakąś jaskinię i zaawansowany trait, piromaniak. Plus jeden do życia, fajne, ale burn, to już jest gorsze, bo wywołuje to podpalenie mnie i mojego wroga, więc... A więc ten gościu będzie musiał teraz, czy tego gościuwa, ciężko mi określić, będzie musiał się skupić na tym, żeby... O, nie utrzymywać obrażeń. Za dużo, bo samo podpalenie go wykończy. No dobra, wybaczcie to chwilowe cięcie. No ale tak, niestety domownicy mieli ważną sprawę i... Na czym to stało? Z tym nie pamiętam, ale tak. Aha, dobra, pamiętam. Musimy teraz naprawdę uważać na walki z tym... Jak będziemy używać tego mnicha. To chyba najbardziej rozwinięta postać, co prawda, no ale patrzcie, no, Firestarter, okej. Okay. Jeden Fire, przydatne. Way of Scoop, super. Brawler, plus jeden Crash, potężny i super. Te trzy rzeczy dobre. Tutaj plus jeden życia, okej, okay, ale Burn. Burn jest czymś, co naprawdę może nas, powiedzmy, dobić. Jeśli to jest Burn obustronny, super. Jeśli jednak jednostronny, to chyba właśnie musimy naprawdę rezygnować z mnicha. I teraz tak, pozwólcie, że jeszcze szybko przejrzę, czy mamy jakieś nieodblokowane rzeczy, czy nadal tylko blady. Dobra, czyli tylko blade'ów nam blokuje do kompletu. No i cóż, w tym momencie, szczerze powiedziawszy, musimy kontynuować dalej przygodę. Zbierać blady, zbierać inne rzeczy. I tak. Mamy do wyboru nadal Evil Leech, albo There's Call in the Dark Hall Hills. Nie do końca to ogarniam, co w ogóle powiedziano, ale dobra. I tak, Evil Leecha kojarzę z moich podejść do dungeoneeringu oryginalnego. Ale... Tych jaskiń nie znam w ogóle. Więc tak... Szczerze powiedziawszy, to jestem bardziej skłonny zobaczyć, co tam jest, chociaż... Lody były niebezpieczne. Po raz pierwszy z nimi walczyliśmy kilkukrotnie. Tutaj też może być podobny poziom zagrożenia. Jakieś bałwany blokują wejście do świątyni. O, dobra, powiem wam szczerze, będę pewnie żałował tego, bierzemy pod jeden życia na wszelki wielki apprentice, bo w sumie mam ochotę na naszego ucznia, piromana, jak już jesteśmy w temacie ognia. No i zobaczymy, co tu się skrywa, mam tego nie żałował. Więc idziemy, co tu mamy? Hej, co tu robisz? Idź stąd lepiej, z tych gór. Jesteśmy tutaj, żeby... pozbyć się niebezpiecznej kopalni lodów. Okej. Cel, pokonaj trzy typy bałwanów. Nie ogarniam i z tego co widzę, to jest bałwan, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Okej, coś tam mówił, ale nie chcę się iść, teraz są tu mamy Stomp. Snowman 2. Dwa obrażenia, minus jeden dla siebie. Okej, i ma jakąś tam właśnie unikalną kartę bałwanową. W takim wypadku zacznijmy może od Fire Blasta, wydaje się to najsensowniejsze, jeśli mamy wygrać. Okej, jedno obrażenie po prostu, to Fire Shield nie zapnie Spark. Niestety to blokuje... Tam obronę przełamuje. Będę tego żałował pewnie, tam miałem rację. Intuicja. Dwie karty i leczenie, więc... Okej. Okay. Bite. Fire Blast. I zap. Dobra, przeżyliśmy. Przeżyliśmy pierwszą walkę, to już jest sukces. Teraz tu mamy Tweak, Crash 1, nie. Stupidity 1, Crash 2, Growth 1. Może być, a tutaj Armor 1 i życie. Szczerze, to jest chyba lepsze. Dwa więcej typy bałwanów. Ej, no, zostaw te...
bałwany samemu, czy tam te bałwańskie abominacje samemu. Okej, nie ogarniam, ale niech będzie. I dobra. Lamzi. Okej, ciekawy efekt. Jeśli musimy walczyć z tymi bałwanami, postawię w ten sposób. Pewnie będę tylko żałował, ale okej. Pomieszanie całkowicie. Jego? No dobra. Robimy slama na dzień dobry. Nie jest aż takie trudne. Okej. Tutaj obie nie mają zastosowania, więc po prostu Fire Blast. Hej, dobra. Spider Bite, to bym mógł zrobić. Tylko to trzeba. Tak, trzeba. Powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś więcej, jakiegoś takiego... Pania. Dobra, Fire Shield, to może być głupie, ale tak. A, w sumie wygrałem Fire Shieldem. Nawet nie zwróciłem uwagi, dobra. Swift 2, Fire 1. O, to będzie dobre. Tutaj Arcane 1, Fire 1, też super, a tutaj Growth Armor, dostajemy Swift, Arcane'a, dobra, Arcane'a wezmę jednak. Ice Cream Elemental. Piękne. Ryzykowne szczerze będzie walka z czymś takim, ale czy ja chcę? Bronię będzie nie postawić tego, po prostu to jest jeszcze podatne na magię, to tym bardziej łatwiej będzie. I tak, zamieszanie, to zrobimy Mind Strike'a, żeby mieć tego więcej. Teraz tak, Zap, Slam, Spark, Fire Shield. Nie ma znaczenia, więc Fire, więc tego Slama. Dobra, Bite. Pytania, więc zrobimy po prostu Sparka. Bomb. Dwa obrażenia. Jedno obrażenie, dobra. I teraz moim wspaniałym zapem to wygrywamy. No, bałwany są strasznie słabe, muszę przyznać, w porównaniu z mózgami. I teraz tak, Holy i tak dalej. Blade 2. Dużo byśmy stracili, ale byśmy mieli już Blade. Nie, nie. Swift i Fire, to trzeba robić. Jeśli jesteśmy pod to, to do końca pod to. Dobra, przekazywałem już też zaliczony na 100%, więc teraz tylko odkryć nowego bałwana i będziemy mogli walczyć. Już tak do końca, ale zanim tam to... W sumie to już to dostawię, najpierw musimy pokonać Ice Cream Elementala oczywiście. Please. Wyobrażenie, jeśli się uda, to blokuje mi karty. Dobra, Ignite! Odpalenie na wroga. I dwa magiczne od razu. Boulder, jeden fizyczny, Flame Lash. Trzy magiczne. I okej. Okay. Ice Cream Elemental jest potężny. Przy okazji użyjemy tego. Trzeba być naprawdę ostrożny, jak się z nim walczy. Shift nas uratuje. Nie wierzę, Shift nas uratował. A tutaj dostaniemy jakieś fajne rzeczy. Opłaca się tego tracić, nie? A, tu jakiś Dread Cree, więc okej. A co to jest? Honorable Snowman. Okej, jakiś inny taki, a tam jest... No Legible Snowman. To wejdziemy po prostu na tamtego, bo już nie chcę się zostawiać. Wniosek następujący, uważać na żywiołaki lodowe, bo są niebezpieczne. Ale tak, poza tym sobie sprawdzimy. It is known, czyli jest wiadome. Wróg dostaje Stupidity 2. Po prostu tak. Nic innego nie mogę zrobić z tym poza Zacznijmy od czegoś takiego. Niestety jest na wygranej pozycji póki co. Na bardzo wygranej pozycji jest. Tak. Obawiam się, że możemy z nim przegrać. Tak, chyba z nim przegramy. Rappel to były tylko bloki chyba, więc Spark. Nie, musimy Rappela, musimy Rappela. Winner. Oj, jesteśmy na skraju życia i śmierci. Ignite nic nam nie da. Rekindle może nam pozwoli przeżyć jeszcze jedną rundę.
Zap, dobra! Zap nas ratował ponownie. Było blisko. Well done, well done, well done. You beat them and took all their stuff. When it comes to violence, you won't be outdone. I hope for their sake. You've had enough. Dobra, Symptom Selective plus one loot choice slot. Super. Czyli będziemy wybierać 4 przedmiotów. Dobrze. Jednak w dalszym ciągu jest to trochę niepokojące dla mnie, nie będę ukrywał. Bo tu jest niebezpiecznie. Ich świątynia nadciąga. Dotrze do świątyni smaku mnichów. Powiem wam szczerze, wow, ja z chęcią tam poszedł, ale... Ale tak, no, trochę się tego obawiam, nie ukrywając. A i tak, zrobiliśmy 2 poziomy. I no... Powiem szczerze, że na tym zakończę. Wiem, że odcinek krótki znowu wyszedł, bo tylko 20 minut. No, w sumie 21, ale mniejsza. Ale tak, jako że obecnie próbuję wrzucać 2 odcinki dziennie, to wydaje mi się, że nie muszą być oba po 40 parę minut czy coś. Wiecie. I tak, wcześniej czy później pewnie wrócimy znowu do pojedynczego i będą dłuższe, ale jak na razie mi starczy emocji. Plus też muszę pomyśleć, jaką postać następną bym chciał rozegrać to wszystko, bo... Nie ukrywam, ostatnio było dużo czampa, potem dużo mnicha, teraz chciałbym po prostu jakoś tak równomiernie rozkładać uwagę na moje postacie, więc rozumiecie. Przykładowo on dawno nie był. A z tego co widzę ma... Ciekawe... Po prostu efekty, przykładowo stupidity jest u niego bardzo dobre, bo jak widzicie... Co prawda nie widzimy pierwszej karty wroga, ale stupidity jest atak 1, blok 1. Mamy Swifta 1 na start, wszystkie bloki, nie, to jest po prostu potężne. Tak, on jest na przykład bardzo potężny, ale... Czy na pewno jest dobry na tamto? Nie wiem. Potem z drugiej strony ten nasz tutaj też ma Swift 1 oraz plus 1 do życia. No i oczywiście nasz ten tu... uczeń. Zaczyna się też rozwijać powoli. Po prostu wszyscy wydają się być ciekawi. Ale no. Nie wiem, czy oni są odpowiedni na to wszystko, czy nie powinienem już... Najpierw może przygotować sobie już tiera drugiego. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co na to naprawdę dziękuję bardzo i... Zobaczymy, dokąd to będzie zmierzało. Więc to tyle i trzymajcie się. Hej, hej.